Bardzo fajny talizmanik mały. Dobra, może to tu będzie. O, trzeba tamtych zabić. Zanim pójdziemy dalej na południe. Talizman kolejny. Świetnie. Zobaczymy. Ach, lipny. 14% dodatkowe złoto od potworów. Gdzie on tam idzie, ten najemnik? Co on tam znowu zobaczył? Byle nie jakiegoś szefa. Chociaż już mamy tutaj na tyle miejsca w tej krypcie, że mogą nam szefowie wychodzić. Najwyżej po prostu... Albo jako spódkę będziemy uciekać i go wymanewrujemy z tymi swoimi sługusami, znaczy z tymi jego sługusami, albo będziemy mogli go gdzieś tutaj zostawić. Rubin bez skazy, już w sumie trzy mi, znaczy dwa wypadły, jeden miałem. Mogłem zrobić doskonały rubin już i umieścić w korbaczu, no ale chciałem tego poprzedniego bossa tam załatwić szybciej trochę, który miał te dwie niewrażliwości. No trudno, mam jeszcze taki przepis. Przeciwko właśnie istotom z niewrażliwościami na obrażenia fizyczne, przepis runiczny, ale musiałbym znaleźć berło z czterema miejscami na klejnot. Berło, wszystko jedno. Znaczy no fajnie, żeby miało jakieś tam dodatkowe fajne umiejętności dla paladyna. No ale niekoniecznie, no jakieś wielkie berło by to było z czterema miejscami, to by miało bardzo dużą szybkość ataku, więc sobie właśnie takie słówko zrobił. I by było zdecydowanie lepsze od tego korbacza, który tam trzymam pod literką W. O, ta skrzynka, musimy ją zaraz zgarnąć. No, ale druzgocące uderzenie mamy w broni, już tak fajnie. Wielkich obrażeń to ta broń nie ma, ale druzgocące uderzenie to nadrabia tak troszkę. Ort, świetnie, topas. No, sprzedamy. Tyraniczna maczuga, sprawdzę na wszelki wypadek. Lipna, sprzedamy ją. Stary miecz, też sprawdzę. Też sprzedamy. Dobra, idziemy szukać tej złotej skrzynki. Ach. Poziom mamy 65 już. Dobra, zajrzymy tutaj. Chociaż tutaj raczej... No właśnie, tu już nic nie ma, ale zmienię tarczę i sobie potwieramy tutaj te... O, pierścionek. Zaraz sprawdzimy, co to za pierścionek. Gdzie to złota skrzynka będzie? Tam gdzieś w pizdu. Ja to mam pecha. 12 do minimalnych obrażeń, wymagany poziom 73. Skoro wymaga takiego wielkiego poziomu, to znaczy, że system go bardzo wysoko ceni. Skoro go wysoko ceni, to może go drogo sprzedam. Zobaczymy. Dobra, idziemy tutaj. To nie jest sługa. Na pewno jeszcze jakiś boss będzie przy tej złotej skrzynce tam będzie pilnował. Zawsze pilnują tych złotych skrzynek, zarówno w krypcie, jak i mauzoleum. No ale to ja miałem mauzoleum całe obejść, a nie kryptę. Ale czy tego chcę, czy nie? Obchodzę normalnie całą kryptę, zanim znajdę tę złotą skrzynkę. Masakr. Ale to nic. Specjalnie tego nie robię. Dobrze, tutaj idę. O, knut sprawdzimy. Sprawdzimy sobie knut. To jest drugi poziomowy korbacz, tak? O, najemnik awansował, świetnie. Nie mogę nieść nic więcej. A, takie tam. Ale różdżkę złowrogą, o, to trzeba będzie sprzedać stanowczo. Idziemy dalej. Swój ma, to tam mana musi być. Super miksturkę można wziąć. I zobaczymy, co tutaj. Tak macham tym kursorem, czy tu gdzieś idą.
Trafiam we wszystkich teraz, którzy mnie tutaj otoczyli z tego zapału. Spory zasięg tego miecza ma ten szkielet, który stanął tam troszeczkę dalej. Chyba większy zasięg niż ta moja pałka uderza. O kurde, coś tu mocno bije. Chyba jakiś szef tam będzie szedł. Albo już podszedł i go nie zauważyłem. Nie. Co mnie tak walnęło? Może po prostu oni tak biją mocno już. No zobaczymy. Okej. Dobra, gdzie by tu iść? Może zmienię tarczę, rozbijemy te beczki. Pójdziemy sobie tutaj w dół. O, stojak na zbroję. Znaczy na broń. Stojak na broń i tutaj będzie gwiazda Baranara. No nie, ale jest szabla anioła. No właśnie, szabla anioła. No nie, no szabla anioła, to nawet nie będę tego podnosił. Mieliśmy już szabla anioła, czekaliśmy na pierścionek. Teraz nawet jakby wypadła szabla z pierścionkiem, to niewiele by nam to dało. Bo mamy inny template. Zmieniam tarczę, trochę to rozwalamy, potwieramy. Dobra. I wybijamy dalej. No tak, no obejdę całą kryptę, zobaczcie. Na szczęście nie było jakichś super problematycznych bossów tutaj. Oby tak samo było w mauzoleum, bo mauzoleum z pewnością już będę musiał całe obejść. Taki jest plan, bo to jest Areas 85. Może nam tam wylecieć coś fajnego. Przy odrobinie szczęścia. Bryland bez skazy. A i nie ta broń. Bryland bez skazy, bierzemy go. O, cyk. Rekinie zęby, rzeźniczy hełm. Wszystko niskiej jakości, popękane jakieś. Co to ma być? O, zbroja. Nieśmiertelnego króla tutaj będzie. No niekoniecznie, hydrza czaszka. Trzeciopoziomowy to jest szyszak, tak? Weźmiemy ją zamiast tej tyranicznej maczugi i tego prostarego miecza żwawości. Osto jak na broń, może tu będzie gwiazda Baranara. Pyk. No nie, Poingarda, dobra, idzie szef, tam już będzie złota skrzynka. Nie ma wyjścia. Co on ma? Ojejku, jaki straszliwy ten szef jest. To może jest ten, który jest zawsze tam, tutaj w krypcie. Jakoś tak dużo tych cech tam miał. Na pewno zwiększona szybkość. O, już tutaj biegnął. Chyba się nie będą wracali do szefa. Nie, dobrze. Jeden z głowy. Dobra, może się uda tutaj pojedynczo ich bić. Co na szef? No, wyjątkowo... Nie, nic strasznego. Ale najemnik mógłby pomóc jednak. O kurwa. Co tam się działo? On ma... Ach, poszły wszystkie fioletowe. Poszły wszystkie fioletowe mikstury. Dobry wieczór. Uff, 2700. No to sobie go zbyt wysoko jednak nie cenią, ale tu mamy 35 tysięcy, to tam nic. Diament. Potrzebuję diamentów do czegoś, tak? Też nie, no jednego diamentu w sumie tylko potrzebuję. Na wszelki wypadek, znaczy brylantu. I ja go mam tam w skrzyni, także ten mogę sprzedać. Zaraz wracam. Ja jestem. Orta sobie zostawimy. Sprawdzę. Nie wiem, czy te bronie sprawdzać. Ciężko będzie zastąpić tę pałkę. Prędzej nam wypadnie coś w terenie.
Ale mimo wszystko rękawice mógłbym sprawdzać. O, dobra, są dwa orty. No właśnie, o, z ortem też mogłem czekać, sobie tutaj później wrzucić. No ale nie poczekałem, trudno. W każdym razie z kasą coraz lepiej jest mimo wszystko. Rubin sobie będę chciał jeszcze zrobić, będzie potrzebny. Zobaczymy te rękawiczki. Kurde, nie mam fioletowych, ale z tym bossem to będzie problem tam. Dobry wieczór. Może trzeba będzie jego z szarży załatwiać. Dobra, idziemy tam. Krypta. No cudzy, żeby tak tutaj... Idź, jaką on ma szybkość. Przekleństwo i wyjątkowa siła to robi kolosalne obrażenia. Niewiele brakowało. Straszę szybko klątwę. Niewiele brakuje, żebym go zabił. On tam ładnie oberwał. Chyba się nie leczy, co? Czy oni mają? O, padł już. Uf, całe szczęście. Harpun to lipa. Posprawdzamy. No nic tu nie ma ciekawego. Od ognia jakie obrażenia. Jednoręczne to jest, patrzcie. Jakbym miał zręczność taką, żeby to nosić, to chyba bym to nosił. Chociaż ja wiem. Zamiast tego mojego tego. Też nie, no to jest dużo, dużo szybsze to moje. Nie, no nie bierzemy tego, ale nie mamy fioletowych i nie zostawił nam fioletowych. O, panie, dobra, idziemy po tę złotą skrzynkę. Klątwy już nie ma. Ci jego sługusi mają też zwiększoną siłę jeszcze. Większe obrażenia zadają. Pewnie jeszcze jacyś tutaj będą po drodze. Ale już nie są groźni tacy. Jak ten szef. No chyba, że trzech przy mnie stanie, no właśnie. Dobra, jeden padł, to pójdzie. Idziemy po złotą skrzynkę. O, jeszcze się jakiś sługa zachował. No, zobaczymy. Tyle męczarni było. Zobaczymy, co nam wyleci ze złotej skrzynki. Zmieniamy tarczę. Łuk i mała tarcza jakaś. No, wykonane z kościelnego weźmiemy, to sprzedamy drogo. Okrągłą tarczę to już nie, no w sumie lipa wypadła. No trudno, ale zobaczcie, obeszliśmy całą kryptę praktycznie. Sporo expa nam wpadło. Dzięki temu dodałem do siły, chwyciłem za nową broń. Z druzgocącym uderzeniem. Dzięki temu nasze szanse minimalnie wzrosły. Dobra, wynosimy się stąd. Muszę obejść cały mauzoleum jeszcze, ale będzie. Oczyścimy tutaj troszkę, pójdziemy tam dołem, żeby nas krwawa orlica czasami nie zczapiła tam z góry. Dobra, pójdziemy tędy sobie. No i tu jest zaraz właśnie taka wyrwa w płocie i wchodzimy do mauzoleum. I tutaj też na początku trzeba bardzo uważać. O, zamknięta. Czyli więcej przedmiotów może wypaść. Musimy znowu sobie zrobić jakieś zaplecze takie tutaj, żeby w razie czego uciec. Mam nadzieję, że jakiś potężny boss nam tutaj nie wyjdzie zaraz. I tutaj też może być tylko głodny trup i szkielety. O właśnie, głodny trup już sobie chodzi. Pentagram z ognia. I tu muszę już rozbić też każdą skrzynkę, każdy sarkofag otworzyć.
to już jest najwyżej poziomowana lokacja. Wszystkie istoty mają tutaj 85 poziom. Ci wrogowie. No, teraz pewnie nam wyjdzie jakiś pierwszy boss gdzieś. Zaplecze już jakie takie mamy, chociaż nie podoba mi się tamten pentagram z ognia. Ten ogień też nam zabiera życie. Klucz, kto pas ze skazą. No, mała tarcza, to tam lipa. Chyba, gdzie by tu iść? Pójdę sobie może... No, może wpierw tutaj wyczyścimy, co się da. Pójdę sobie na wschód najpierw. Na wschód, czyli tutaj. Ajdź, nie umiałem wcisnąć. Prymitywny kościak. Prymitywny kościak moglibyśmy sprzedać, pewnie będzie kosztował, pomimo tego, że jest prymitywny, będzie pewnie coś pod 30 tysięcy. Kosztował, tylko że to za bardzo miejsca nie ma na takie kościaki. 335 obrony, pomimo tego, że jest prymitywny. Jak można taką fajną zbroję jak kościak nazwać prymitywną? Dobra, ta skrzynka jest już taka lepsza. Ale najpierw... O, moc. Z mocą nie ma żartów. Z mocą nie ma żartów. Jeśli taki boss z mocą jeszcze będzie miał wyjątkową siłę, a jeszcze dodatkowo przekleństwo jakby miał i by je rzucił, to ma na hita chyba zarówno mnie, jak i najemnika wtedy. Coś tak czuję. Dobra, zmieniamy tarczę, otworzymy sobie to. Kafar. Dobra, może jednak nie będę tam jeszcze szedł. Przejdę się tutaj. Musimy sobie zrobić większy obszar, taki w miarę pusty, żebyśmy mogli w razie czego kontrolować sytuację. Rozbijamy beczki, wiadomo. Okej. Także najpierw jeszcze przejdziemy, może zajrzymy tutaj, coś jest, nie ma. Oho, tu jakiś boss będzie. Jaki zasięg tego zimna. Najemnik, chodź tu. Boss się tam przemieszcza, widać. Jeszcze zaklęty, a nie, zaraz, jak on, co on tu ma? Nie dość, że ma aurę zimna, to jeszcze ma zaklęty zimno. Ja mam odporność na zimno bardzo dobrą, czyli że mnie będzie musiał bić. Będziemy robili tak, żeby bił mnie, a najemnik będzie się trzymał w miarę z dala od niego. Znaczy z dala to nie, ale po prostu... nie będzie narażony na te jego ciosy. Mam nadzieję, że mi się uda tak zrobić. Tak, bije mnie. Musimy go szybko ubić, bo nie mam butelek więcej. No i nie uda się to. Muszę odejść. Ponieważ na końcu będzie eksplodował tym zimnym. Oby zostawił jakieś mikstury wzmocnienia. To zawsze trzeba mieć coś takiego. 35 tysięcy za kościak. 35 tysięcy za głowę. To niepotrzebne. Najemnik w sumie mógłby dostać. Kupię więcej tych mikstur odtajania. Damy najemnikowi jedną. Dzięki. Straszny to jest. Dobra, boss na razie się nie kwapi do nas. No już się kwapi.
kurde, no. Nie ocalimy go. Za wolno. Za wolno odchodzę. Zginął. Jakie to jest spowolnienie. Witaj. Ale to nic. Dobra, trzeba jakoś pojedynczo ich jednak wyciągać, bo tak to jest zbyt wielkie niebezpieczeństwo tutaj. Idziemy. Taki głupi ten najemnik jest. Szkoda, że go nie można jakoś lepiej kontrolować. Dobra, idzie boss. Bijemy go. Znaczy ja go biję. Najemnik ma mi tylko pomóc. A, teleportacja. I jest. Zbroja chaosu. Jestem przeciążony. Ładna zbroja. Sprzedamy. Nie ma mikstur fioletowych wciąż. Dobra, idziemy zabić tych sługusów. Kolejny boss do przodu. Kolejne doświadczenie zdobyte. Ale z tą bronią już tak jednak zdecydowanie lepiej to idzie. Rozgocące uderzenie swoje robi, pod warunkiem, że zostanie wylosowane. Oczywiście Otas przed chwilą został wylosowany. O, teraz znowu. Dobra. Idziemy tutaj. Nie ma szefa. Oj, trzeba będzie broń naprawić zaraz. Coś tam się świeci? Tak, sługa. Idzie sługa. Idzie sługa ciemną nocą. Ma w fartuszku pełno gwiazd. Gwiazdki błyszczą i migocą. Miłego dnia. 35 tysięcy znowu. Aj, nie to. I do Charlesa. Miłego dnia. Wracamy. Zobaczymy, co to za boss tam znowu sobie chodzi. Na pewno zaklęte zimno. Dobra, zginął jeden. Muszę wiedzieć, co on ma. Aj, ten najemnik. Zaklęty ogień jeszcze ma. Musi go zabić najemnik. Stanowczo. Muszę się odsunąć. Dobra. To już było niebezpieczne, taki podwójny wybuch. Z zaklętego zimna i z zaklętego ognia, no ale się udało. Kolejny boss załatwiony. Tarczy i otwieramy te wszystkie. No i coś tam ładnego powypadało. Najemnik dostaje buteleczkę, żeby to przeżył. Przeżył. Dobra, otwieramy dalej. Kolejny boss.
No, wyciągamy go. No i zaraz połowa. Połowa paska z doświadczeniem lada chwila wpadnie. Już w siłę nie będę póki co brał. Ojejku, jak to pierze mocno. Znowu zaklęty zimno ma boss. Ale to nic, zaklętego zimna się tak bardzo nie boję. Mogą sobie mieć to zaklęte zimno ci bossowie. Chyba jeszcze wyjątkową siłę, albo mnie mocno piorą z łapy. Mimo wszystko. Najemnik, nie idź do niego, debilu. No nie idź. Dobra, bijemy szybko. Teraz mógłby przyjść. Co ma ten sługa? Znaczy, ten wyjątkowa siła ma. No tak myślałem, zaklęty ogień jeszcze. O kurde, jak on będzie z bliska mocno walił. Bardzo mocno będzie walił z bliska. Powinien bić mimo wszystko najemnika. Najlepiej jakby bił najemnika, chociaż ten najemnik on przecież nie przeżyje ciosu z zaklętego zimna i zaklętego ognia przy jego odpornościach. No, kto tu będzie szedł pierwszy do mnie? Sługa, bardzo dobrze. No, już zwątpił, nie? Idzie. Bijemy go. Może z szarży załatwić tego szefa, co? I tak najemnik go będzie musiał dobić. Zaklęty ogień, zaklęte zimno, wyjątkowa siła, masakra. Nie ma tu więcej sługusów? Są. Dobra, idą. Ale to chyba nie sługusi, to jacyś zwykli tam jeszcze stali. A nie, sługa. Kolczuga. Nie interesuje nas zwykła kolczuga. Kurde, fioletowych mikstur potrzebuje. Zobaczymy. Ciekawe, czy on tak cały czas by do mnie szedł. Nie. O kurwa. Jest. Dobra, udało się. Słabą celność miał. A wszystko dzięki temu, że dałem najemnikowi super jednak te zbroje. I najemnik ma dodatkowo te aurę obrony. Śmiałość. Lipa. Dobra, w każdym razie kolejny boss załatwiony. Karańska rodela. Okej. Okay. Ten fragment mauzoleum załatwiony. Idziemy tutaj w dół teraz. Gonimy z ekspem cały czas i polujemy na fajne przedmioty. Monarcha. Ducha to ja tutaj sobie nie zrobię. To działa tylko na battlenecie, na laderze chyba. Zresztą nie, no ja potrzebuję odporności potężnych w tarczy. Ale ładny przedmiot już. Tak jak mówię, tutaj mogą wypaść praktycznie wszystkie przedmioty na raz 85. Pomimo, że to jest pierwszy akt, to może nam na przykład wypaść nawet zbroja nieśmiertelnego króla. Chyba tylko dwa przedmioty nie mogą tutaj wypaść spośród unikatów. A tak, to może wypaść dowolny przedmiot setowy, dowolny unikat. Dowolny przedmiot, jeśli chodzi o klasę, o jakość. Nieważne, czy żółty, czy niebieski. To są właśnie te Areas 85. Dobra, to są zwykłe szkieleciki, bijemy je. O, tu będzie złota skrzynka? Bo widzę takie na mapce. Na mapce widzę taki
Takie tutaj, o takie małe coś. Ale nie, to nie tutaj. No dobrze, to co? Zmieniam tarczę i otwieramy te sarkofagi. Nic ciekawego. I wciąż nie mamy fioletowych mikstur. Jak nie mamy już fioletowych mikstur, to szanse na przeżycie spadają i to bardzo. Dobra, idziemy teraz tu. Tu nic nie ma. Dobra, idziemy tu. Na pierwszym poziomie trudności są tylko dwa areas 85. Obejdziemy to, jeśli się uda, i zostanie nam czeluść na wyżynie Tamoe. Ale złotych skrzynek jest tutaj dużo, dużo więcej. No, najemnik poszedł bić się z czempionem, dobrze. No nie, on tutaj nie przeżyje tego. O. Siostry, witają. Witaj, witaj. A nie, no druzgocące uderzenie jest fajne. Dobra, ci czempioni tutaj się kręcą. Zasięgu widzenia za dobrego, co oni nie mają. Najemnik. Mam nadzieję, że w Diablo 3 będziemy mieli lepszą kontrolę nad najemnikiem. O nie, no musiał tam wejść, musiał. No. Pojedynczo, proszę. No, to jest gocące uderzenie, żeby działało tutaj. Chyba dwóch mnie bije. Jeden zginął, dobra, jest szansa. Nie ma szansy. Może mi się uda samemu go załatwić, ale lepiej nie. Dobry wieczór. Witaj w imieniu zakonu. No nie. Chodź tu. Dobra. Nie, no nie jest dobra, miał mnie bić. Uda się. Jest wzmocnienie. Szczęść. Jeszcze jakiś czempion chyba był, nie? No już tam widzę, się świeci. Zwykły czempion. Nie duch, nie opętana istota, nie fanatyk, zwykły czempion. Kusza unikatowa. No po co mi kusza unikatowa? Zwykłe szkielety, bijemy. Ponad pół paska ekspa, jest dobrze. No, co tutaj? Najpierw sobie pójdziemy, może... No dobra, po tutaj to wszystko załatwimy. To łotrzyce. Pajączy łuk trzeciopoziomowy.
Wiecie co, skoczę szybko, zobaczę jak tam mój dysk, czy nie ma jakiegoś przepełnienia, zaraz wracam. Jest ok, gramy dalej. Oho, idzie szef. Może tam będzie złota skrzynka. Tych szybko wybijemy. No i zaraz szef będzie szedł, kurde. Problemy z tym najemnikiem są straszne. Oczywiście on tam został. Bijemy sługę. Bliźniaczy topór. To zwykły szkielet. I zwykły głodny trup, to tam nic. Dobra, spokojnie. Tutaj sama złota skrzynka nas nie zadowala, przypominam. Musimy obejść całe to mauzoleum. Dobra. Gdzie ten szefo tutaj? Nie, tu nie widzę szefa. Ale... Sługa, musi być szef. Tak, tam będzie złota skrzynka. Tam będzie złota skrzynka, tam będzie złota skrzynka. Idzie. Nie wiem co ma. Zaklęte błyskawice, no nie podoba mi się to. Najemnik może paść bardzo szybko. No i nie chcę marnować fioletowej. Może od dołu, nie, może spróbujemy bardziej. Chyba pójdziemy po buteleczki. Dobry wieczór. No, gdzie jest ten szef? Ale mu mało tego życia zeszło. Nie ma zaklętego zimna. Myślałem, że zaklęte zimno jeszcze. Okej. Wzmocnienie, super. No właśnie, super wzmocnienie. To co, złota skrzynka. Zobaczymy, co nam z niej wyleci. Bojowe rękawice. Szkoda, że nie zielone. Dobra, ich klepiemy ostro. Kolejna fioletowa. Super, super. Zmieniamy tarczę. I otwieramy skrzyneczkę. Pyk. Pierścień. Rękawiczki jak najbardziej bierzemy. Bojowy miecz sprawdzę. Dobra, zobaczymy co tu nam powypadało. To lipa. To lipa. Też lipa. Też lipa. Świetnie. No, mamy dużo. Dobra, idziemy w dół teraz tutaj. Okej. I tu jakiś boss? Nie. Zmieniamy tarczę, pochmurną kulę sprawdzę. Damy ją. Koszulka kolcza. Dwa miejsca. Mała obrona, ale sprzedamy ją.
Tak, i stanowczo teraz wezmę w zręczność. Z tego co widzę, są niektóre fajne bronie, te trzeciopoziomowe, które jednak wymagają zręczności sporej. Jak na przykład było to eleganckie ostrze. Z bardzo dużą szybkością ataku szabla. Dobra, najpierw zatoczę kółko wzdłuż krawędzi tego mauzoleum, później się przejdę tam środkami. Trójkąt. Zaraz to kółko zatoczymy. Tak, jeśli skończę mauzoleum, jeszcze chciałbym zaznaczyć waypoint tam na kamiennych polach. Tam mimo wszystko się dostać do tych kamiennych pól jakoś, przedrzeć do tego waypointu, zaznaczyć go. I zrobię sobie przerwę już, żebyśmy następną sesję mogli już tam rozpocząć od tych kamiennych pól jednak. O, tu już mało tego zostało. Tu coś będzie, nie? Zwalimy beczki. I w następnej sesji trzeba będzie podjąć próbę uwolnienia Kane'a. To dopiero będzie. Ten Griswold tam, ciekawe co on tam będzie miał. Przecież ten Griswold to jest masakra czasami. O, zapomniałem już o tym szefie, co go ominęliśmy tam wcześniej. Oj, widmowe uderzenie ma jeszcze. Pomalutku. Raczej tędy będę uciekał, a nie tamtędy, bo tam nie ma drogi odwrotu. A tu możemy sobie na mapce, tak pokazuje, kółeczka robić, w razie czego. Idzie sam boss? Nie. Nie idzie sam. Padł. Udało się. Skrzydlaty topór. No to nas nie interesuje. Teraz wbijamy z ubusów. Jak boss ma widmowe uderzenie, taka ciekawostka, to jego słudzy wszyscy zadają też zwiększone obrażenia od magii tam jakiejś, pod warunkiem, że czarują oczywiście, że emanują jakimiś tam magicznymi pociskami czy czymś w tym stylu. Wtedy te ich obrażenia elementarne zadają większe obrażenia. Dobra, tu już chyba byłem. A jeszcze się przejdę tędy może od razu. I tu. Nic nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Tu już spokojniej. Jeszcze jeden sługa się uchował. I jeszcze jeden. Brylant bez skasy. Świetnie. Beczka została jedna. Dobrze. Pójdziemy sobie tędy. I zaraz tutaj koniec tego mauzoleum będzie. Klejnot. Haha, fajnie. Zobaczymy, co to za klejnot. Mikstury wzmocnienia. Może być. Jestem przeciążony. Dobrze, tu już wszystko. Tutaj wszystko. Nie mogę nieść nic więcej. Pierścionek zaraz zgarnę. O, coś tutaj przyszedł. Najemnik się nimi zajmie.
i zostało jeszcze tutaj. Jeszcze jeden pierścień. No już chyba żadnego bossa tutaj nie będzie, ale na pewno jeszcze spotkamy kilku w drodze na kamienne pole, jakby doszukał tego waypointu. Chciałbym jednak ten waypoint jeszcze znaleźć tam na tych kamiennych polach. O jajku, tu jeszcze trochę więcej tego będzie. Oj, 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 coś tam wypadło. Cisowa różdżka, no to muszę sprawdzić. Oj, to bierzemy stanowczo. Słaby klejnot. Dobra, tu już, o, jeszcze skrzynka z kasą 592. Sługa? Nie. Bijemy go. O, i co, jeszcze dwa sarkofagi będą na samym dole. Czasami jeden jest otwarty, czasami nie. Znaczy, czasami jeden jest zamknięty, a jeden otwarty. A... no, beczkę chcę rozwalić. No, ale pewnie będą dwa zamknięte. Dziewicza pika. Dwa zamknięte, dwa zamknięte. Aj, zapomniałem zmienić tarcz. Dobra, cały mauzoleum oczyszczony. Kolejny cel zrealizowany. Sporo expa wpadło. I idziemy na te kamienne pola tam stanowczo. Zaznaczyć ten waypoint. Nawet po drodze jeszcze załatwimy te szkieleciki tutaj. Pójdziemy sobie tam północną częścią tego cmentarza. O, nic tu nie ma już. Dobrze, czyli na kamienne pola od razu. Którędy to będę musiał iść? Tam. A, widzę, tam było takie rozwidlenie w pobliżu tego zejścia do tej jaskini całej. Pójdziemy sobie tędy. Może jakiegoś bossa fajnego spotkamy. Znowu pałka. Jestem przeciążony. O, tędy sobie tutaj pójdziemy na skróty i zaraz idziemy po drodze na kamienne pola. Tu jeszcze gdzieś chyba Bishibosz był, co? No, ale już go nie będę specjalnie szukał. O, no chyba go znalazłem. A nie, to jakiś inny. Zakręty ogień ma. Najemnik, bij go. Okej. Dobra, idziemy tutaj. Kamienne pola. Ten waypoint, gdzie on tu może być? O! Ale fuks. Dobra. I tu zaczniemy naszą następną część, naszą dalszą przygodę. Tu jeszcze posprzedaję, co się da. 25 tysięcy, 1500, 1200 tylko. Nie, no, tego nie będę trzymał. 4000, 35 tysięcy, fajnie.
Ja szybko skoczę zobaczyć te rękawiczki tam. U Ghida i u Charsi. No, prawie 500 000 kasy. Najemnik nam przestał padać. Zacząłem na niego jeszcze bardziej uważać. Nie, jak długo poziomowe by się jednak przydały. Na obronie mi zależy. Na jeszcze większej obronie. No to pohandluj. Nie ma żadnego handlowania, jeśli tu nic fajnego nie masz. Na zimno to ja nie potrzebuję. Dobra. To by było na tyle w tej serii. W następnej serii postaram się uwolnić Kane'a, czyli zrobić taki większy krok do przodu, zwłaszcza, że trochę tego chodzenia będzie w poszukiwaniu Kane'a. Na Mroczną Knieję się będziemy musieli przeczyć tym podziemnym tunelem tam. Poszukać tego całego zwoju Infusa. Wrócić się. Tam będzie Rakaniszu pilnował kamiennego kręgu. I w Tristlam tam będzie jazda dopiero. Też jest tam stosunkowo mało miejsca. Tych bossów będzie chodziło już sporo na Helu. Plus Griswold. No zawsze mogę się uprzeć i po prostu iść uwolnić Kane'a i się wyrwać stamtąd. Tak zrobię, jeśli będą jakieś olbrzymie problemy. No ale mimo wszystko będziemy starali się to Tristlam wybić całe. No, póki co to na razie.